Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony ja, MCO, to przed wami Portal Reloaded. Jest to domowa modyfikacja, która została wydana 19 kwietnia, jeżeli dobrze pamiętam. Jest to, moi drodzy, modyfikacja do Portala 2. Sama gra się odpala jak Portal 2, jednak Portala 2 nie musicie mieć zainstalowanego, ale musicie mieć na koncie na Steamie. Także jest to kompletnie osobna gra, która się właśnie odpala. I gra się reklamuje jako życie w czterech wymiarach. Czyli w czterech perspektywach po prostu różnych, ponieważ ta gra dodaje trzeci portal do gry. Mamy niebieski, mamy pomarańczowy i będziemy mieli zielony. Także ja w Portala sam w sobie nie jestem najlepszy, grałem we wszystkie dwie gry. Jeżeli byście chcieli, to nagram kiedyś Portal 1 i 2 na kanał, to nie powinien zająć długo. I krótko mówiąc, bardzo lubię Portal jako grę. Portal 2 na Steamie ma największą ilość pozytywnych opinii i recenzji ze wszystkich gier na Steamie. Także, bez przedłużania, panie i panowie, zobaczmy, z czym się je Portal Reloaded, panie i panowie. Mamy map selection, map jest w takim razie Polish. Play the game with Polish subtitles, super, myślałem, że gra jest po angielsku, ale to się okazuje, że jednak nie do końca, okej. I mamy 12, tak? 12 różnych tych, dobra. To się wybrało, mam nadzieję, jako Polish, okej, select. New game, a się wybierze Polish? Nie mam zielonego pojęcia, select Polish, tak. Okej, okay, nowa gra. Lecimy. Z czym się je Portal Reloaded? Ktoś pisał w komentarzu, widziałem, że na Steamie ktoś pisał, że się zaciął na czwartej komorze, więc proszę być ciekawie. Ja się załaduję i zobaczymy. Hello, test subject. 4509. You have been in stasis for 16 days and 4 decades. To trochę długo, trzeba przyznać, troszeczkę długo. Nie ma co. Czyli to jest 56 dni. Welcome to the Aperture Science Long-Term Human Storage Vault. You have been selected to take part in a very special testing course. Okej, okay, jestem mega ciekawy. To faktycznie czuję się, jakbym grał w grę od Valve'a. Jakbym grał w jakąś grę oryginalną z Portala, co jest moim zdaniem... Federal regulations require us to inform you that the testing ahead may result in slight cases of sore throat or blurry vision or death. Death. If you experience any of the aforementioned side effects, please do not hesitate to write them down in your test report. Aha, czyli jak doświadczę śmierci, to muszę to zapisać w raporcie. Spoko. Zobaczcie, jak w ogóle ludzi jest na ścianach, to tylko chciałem zauważyć. Nie ma już GLaDOS z nami, no bo wiadomo. Okej. Okay. Jestem mega podekscytowany. Thank you. I lecę. To wygląda jak Portal. Niesamowite. Jeszcze bo pamiętam, Portal stoi z Mel, taka gra, która też właśnie osadzała się w terytorium Portala. Jednak tu się faktycznie czuję, jakbym grał pełnoprawną grę z Portala, co jest niesamowite. Gra jest darmowa, tylko musicie mieć kupionego Portala 2 na Steamie, ale Portal 2 kosztuje... Ale na internecie znajdziecie za 3-4 zł, więc opłaca się, zaufajcie. W jedynkę i dwójkę zagrać opłaca się strasznie. Lecę. O, są kory różne. Poszły na bok. Uhu! Lecimy. Pięknie. Ale śmiesznie byłby w takim czymś być, nie? Rany boskie. Dun, 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 dun. W górę. I na bok. Kolejne kory tutaj lecą. Wszędzie coś leci. Time Travel Testing Chamber. Oh, shit. Wow. Uj, spadłem. Welcome to the Enrichment Center. These automated messages will guide you through your test today. The door in front of you is programmed to open in approximately 20 years. Boże. This test can be solved in two different ways. Option 1. Wait patiently. Option 2. Time travel to the future. 20 lat. The choice is yours. However, if you prefer time travel, the Enrichment Center will provide you the means to pursue that option. The time portal will open, and testing will begin in 3, 2, 1.
Jest nasz prostokątny portal, zielony. Mój Boże, gra była ciężka z dwoma portalami, a z trzema? Sensors indicate that you have not yet stepped through the time portal. Co będzie, jak poczekamy? Będziemy się bawić czasem teraz? Not traveled through time. Please enter the time portal. Zmuś mnie. To help you decide, the Enrichment Center is going to provide you with two new options. Option 1. Step through the time portal. Option 2. Die from thirst. The choice is yours. Czekamy dalej. Chyba, że już nic nie powie. Chyba już nic nie powie, okej. Okay. Przejdźmy po prostu przez portal. Welcome to the future. Time traveling through portals will be an essential part of this testing course. In order to help you distinguish between the present and the future, this part of the Enrichment Center has been left untouched for the last 20 years. You may see some signs of decay. No. Don't worry. The Enrichment Center is designed to withstand centuries without proper maintenance. Find a way to exit the chamber. Właśnie miałem powiedzieć, tam jest czysto i ładnie, a tu jest brzydko i zniszczone po 20 latach. Holy shit, nieźle. Okej. Okay. Klik. Porta się otworzył. Pierwsza komora, co? No dobra. Opla. Welcome back to the present. If you are ever unsure which timeline you're in, simply observe your environment. The present should always look a bit cleaner than the future. Wiadomo. Nieźle. Ale powiem wam, że to jest ciekawe. Zabawa z czasem w portalu. Okej. Okay. Jestem za. Czyli teraz w teraźniejszości jesteśmy. This Aperture Science test subject teleportation device will dematerialize your body and rematerialize it in the next chamber. This process is absolutely safe. Usually. Usually. Okej. Okay. To zostanąć, czy jak? Co tu biega? O właśnie, to ja zadziałało. Dematerializacja. Do kolejnej komory. Ktoś się na czwartej zaciął. Czyli boję się czwartej komory. Zdaje pierwsza. Nie, to jest loading screen. Myślałem, że się gra pojawiła. Kiedy loading screen wygląda jak gra. Okej. Okay. Jesteśmy wolni. The next chambers will involve cube and button based testing. The perks of time travel. Świetnie. Jestem ciekaw bardzo, bo właśnie mnie interesuje ten podróż w czasie. Okej. Okay. Chodźmy zatem dalej. Pole siłowe. Oczywiście. A cube placed in the present will appear in the same position in the future. O nie! Moving a cube in the present will automatically update the location of the same cube in the future. O nie, mój mózg! O nie! Czyli zobaczcie, mamy pole siłowe w teraźniejszości i nie możemy przez to nic przenosić, na przykład właśnie kostek. Ale gdy jak przejdziemy właśnie do przyszłości, to nie ma tego pola siłowego. The cube can be moved freely without affecting its counterpart in the present. It will stay wherever you leave it, as long as the present cube's destiny is not altered in any way. Okej, okay, czyli jeszcze możemy tą kostką ruszać nienaruszoną. A co się stanie, jeżeli z tą kostką przejdę na zewnątrz? No, dwie kostki. A co się stanie, jeżeli... Nice try, but bringing a present cube to the future violates the laws of causality and is therefore impossible. No tak, ale z przyszłości w tył mogę już przynieść. Okej. Okay. Spoko. A co się stanie, jeżeli wezmę kostkę z przyszłości i spróbuję ją... rozwalić. Czy ona się rozwali, czy nie? These tak. Material emancipation grills will vaporize any unauthorized equipment that passes through them, including cubes. Gdzie jest ta kostka? Uuuu.
O nie, widziałem tego z tyłu, czyli. Czy wy to widzicie? Jezus, mój mózg. Good. Please continue to the next chamber. O, panie i panowie, o, to się nie skończy dobrze. O, mózg mi wypłynie. Hop. Nie, na dół. Understanding the concept of cause and effect will be vital to solving the upcoming tests. Simply put, everything you do in the present has an impact on the future, but not the other way around. Zdążyłem zauważyć, no. O, trzecia komora, co? O, fucking hell. Okej, to pomyśl. O, Jezus, 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 tak dziwne. A potem jeszcze będą normalne portale. No, świetnie. Okej, czyli mam kostkę tutaj. Ona jest teraźniejszości. Jeżeli ja ją dam na ten guzik, to kostka. Aha, czy. O, Boże, to jest odbicie jeszcze lustrzane. Dobra, ale jeżeli dobrze rozumiem, ja mogę sobie te drzwi otworzyć, tak? Tak. Good thinking. While it is impossible to bring a present cube to the future, this clever trick allows you to have two versions of the same cube in one timeline. This will prove to be very useful in future chambers. Okej, okay, kto się zaciął tutaj? Zobaczmy. Co się stanie, jak ją dam tutaj? O, co pomyślał? To mi działa, najważniejsze. To mi opuściło to, ale nie mam też za bardzo jakiejkolwiek możliwości to. Aha, czyli to rozwala. Wiecie co? I wonder. Nie ma takiej możliwości nawet. Okej, no ale pierwsze co, to oczywiście możemy sobie tutaj ogarnąć dwie kostki. Nie wiem, co mi to da, ale wiem, że tak zrobić mogę. Hopsa. Okej. Ale teraz już mam drugą stronę z powrotem. O, właśnie. Czemu się nie ruszyła ta kostka? Okej, okay, fej, no są w ty. O, wait. Chwila, moment. A gdyby zrobić to tak, patrzcie. O, damy to tutaj. Blisko tego, żeby na to wejść. No nie. Wziąć to ze sobą i położyć tu. Mogę tylko tu upuścić? Mogę, no. I jeżeli ja rozumiem to dobrze. Ale to zrobiłem w ogóle już. Aha, ale mogę to otworzyć. Są dwa wyjścia. Chodź. O, there we go. No problem. At all. Always remember, if you change the destiny of an object in the present, the future version of that object will be affected as well. Czy to się If po. this sounds too complicated, you're in luck. The next chamber will only heavily rely on your understanding of this very basic concept. Okej. Chciałem powiedzieć, to będzie też dotyczyło portali. Jeżeli będziemy mieli portale, oczywiście. Okej, no tam nie wejdę. Tutaj, tam jest kostka, jak rozumiem. Musi być. No ta, tylko tak nie zrobię, dobra. Basic understanding of this idea. To w ogóle się zapadło tutaj. Kostka raz. Okej. Okay. Mogę wejść po schodach. Teraz tutaj. Success. Potrzebuję kostki tu i potrzebuję kostki gdzie? Chwila, jak to tak? Aha, czy jak to jest nie klik jeden, to jest odpalone tam. No dobra, ale. Chyba to rozwiązałem. Tak, na pewno to rozwiązałem, ok. Sprawa wygląda następująco, patrzcie. Weźmiemy sobie to. Klikniemy sobie ten guzik tu, to nam otworzy drzwi. Znaczy te schody, a my weźmiemy to i szybko na górę.
zdążylibyśmy, gdybym tego nie skrzanił. A ja mogę tego zrobić tak, po prostu, jak mądry człowiek. A mam miejsce na kostkę i z tego nie korzystam. Widzę cię, kostko, ale jesteś mi potrzebna. Hona, hona. Chciałem to w ogóle w głupi sposób zrobić. Nie wiem, czemu tak chciałem to zrobić. Nie widziałem po prostu miejsca, gdzie można dać kostkę. Bez sensu. Ops. No i teraz tak. Teraz jak najbardziej mogę tu wejść. I cyk, gotowe. Yay! By now, you hopefully understand the concept of cause and effect and how cubes behave in different timelines. Now, let's move on to something more interesting. Take me away! To było fajne. To było mega fajne. To mi się mega podobało. Koncept jest mega ciekawy. Jeśli chodzi o Portala, jest mega fajny. Nie wiem, czego ludzie by więcej chcieli od Portala. Ale to będzie znacznie cięższe. Oh boy! And now, for the moment you've been waiting for, Aperture Science proudly presents Portal Gun! Trójportalowe. Go on. This marvelous device will allow you to place three different portals. For now, however, to introduce you to the concept of portals in different timelines, the time portals will be placed for you. A jak się odpala ten środkowy? Bardzo bym chciał wiedzieć. Holy shit, bo brakowało mi tak strasznie portalu. Portalu. Jedno z dwóch. Ale nie macie pojęcia, mi tego brakowało. Holy shit. Idziemy oczywiście, normalnie. Teraz się zacznie jazda. Teraz będzie ciekawie. O, mój mózg tego nie wytrzyma tak łatwo, jakbyście to chcieli wszyscy. O nie. Tu na dole coś jest w ogóle? Ale glow tych portali jest tak ładny. Holy shit, ten nowy silnik jest przepiękny. Okej. Okay. I bum. Jeżeli nie wiecie, jak portal działa, to są po prostu portale, przez które przechodzimy. Tyle. Dobra, co jest ten, jak tam powstaje portal? Cool, o to mi chodziło. Czyli ja mogę zejść teraz. Mogę tu w ogóle zejść? Tak. I przejść tutaj. Chwila, co się stało teraz? Wygłupiałem. Nie, chwila, wait. Tam też jest po... A, mój mózg. Źle się dzieje. No okej. Okay. Przez to nie mogę portalu przestrzeć, a mam to postawiony pomarańczowy. Ciekawe, że tu możemy w ogóle przejść. Interesujące. No to są sekrety, bo taka jest pełna sekretów. Dobra, jesteśmy po drugiej stronie, o to nam chodziło. A portal placed in the future will not override its existing location in the present. O, no, to okej. Okay. Będzie ciężko. In four dimensions means not only knowing where to place your portals, but also when. Mhm. Trójportalowy laser gun. Boże, portal gun. Dobra, nic nie widzę, jak tu przejść? Oho. Nie podoba mi się to. Chwila. interesujące. Co my tam mamy? Przejście dalej, aha. Ale to... nie dało się przejść dalej w ten sposób? No widocznie nie, jesteśmy w przyszłości teraz. Nieźle. Time portal only. Okej, ma sens. Wszystko się rozwala. The decay of this facility over the past 20 years may have caused the destruction of some portal surfaces. Try to find a way around this. Try. To bez słowa. To mogę odpalić. Jest portal czasowy. O, to co powstaje portal tutaj? Co mi umożliwi co? Have no idea. To mi wyłącza portal, czy nie, włącza na nowo, okej, okay, no tam jest portal postawiony, ja postawię tam, to się nie połączą, widzicie? Bo to jest w dwóch różnych czasach, więc... O, oh, wow, okej. Okay. Interesująco, na pewno.
Co się stanie teraz? Ja postawiłem te portale. Apparently nigdzie. Tam nie mogę postawić portalu. Byłoby śmiesznie, byłoby dziwnie na pewno. Okej. Po kolei, jak postawię w przyszłości, to będzie afektować przeszłość. Jeżeli to rozumiem w dobry sposób. Czyli postawię tam. Nie wiem, gdzie się postawił tutaj teraz. Nigdzie się nie postawił. A portale się wyłączają. Patrzcie, tu jest portal pokazany. On się wyłącza, jak przechodzimy. Okej. Czy ja mogę tutaj gdzieś przejść? Tak faktycznie. Nie wydaje mi się właśnie, to jest problem. To jest nie portal, mogę postawić, ale nie wiem, po kolei mi portal u góry. Całkowicie szczerze. Nie mogę przez to strzelać, wiadomo. Nie, to co ja w ogóle myślałem? Oczywiście, że tu nie będzie portalu, mam dwa niebieskie portale. O nie. A tu nie mogę nic postawić, to jak to tak? To nie ma sensu. Dobra. Nie, to nie ma sensu. Żadnego, kompletnie, tak totalnie. Tu powinien być portal teraz. Jest, okej, to mogę tam przejść. Wow. I tu jest kolejny portal czasowy. Holy shit, man. Okej. Czy to można w dwie strony zrobić? To byłoby ciekawe na pewno. Tu teraz mogę portal odpalić. To mnie weźmie. Do wyjścia! Take note. Because time portals exist in exactly the same location in both timelines, they can only be placed on surfaces which are intact in both the present and the future. This next chamber. Nie rozumiem, co ty do mnie mówisz, naprawdę. Based traveling through portals. You go in fast, you come out fast. Simple enough. Okej, teraz momentum, co? Znowu z time portalami. Przecież to będzie nie mam pojęcia, co zrobiłem przed chwilą. Tak swoją drogą. Nie mam zielonego pojęcia. Nie wiem, po co to zrobiłem. Do jaj chyba. Muzyka jest przyjemna. Bardzo fajna. Taka właśnie do rozwiązywania zagadek. Time portal activated. Okej, okay, tu mój mózg wysiądzie. Tak mi się wydaje. Okej. No tak, wskakuję szybko, wychodzę szybko. Czaję. Dobra, pierwsze co i najważniejsze. Ja chcę zobaczyć, co jest zamknięte w przyszłości. Bo to jest dla mnie ważne. Jak na moje przydałoby się wskoczyć tam? Nie trzeba śpiokali. Ale to mogę bez tego chyba zrobić nawet. Więc... Chociaż nie mogę. No bo jak skoczę w ten, w portal? Znaczy nie chodzi mi o to. Chodzi mi właśnie... Kurwa, nie wiem, o co mi chodzi. O, tu jest kolejne jeszcze. Dobra, YOLO! Co się stało? Halo? Tu doleciałem. I to koniecznie chciałem. Postawię tak i postawię tak. No come on, portalu! Co jest tu o mnie tak? Siuhuu! Jestem tu. Nie wiem, co mi to dało, jestem tutaj. Teraz mogę postawić portal niebieski tutaj. Co mi to da? Zapytacie się pewnie, panie i panowie? A da mi to tyle. To teraz mogę tu wskoczyć. I teraz jestem tutaj. Czyli w tym samym miejscu. Nie, byłem za wolny po prostu. Interesujące. Okej, to w takim razie jak ja mam to zrobić? Pong, pong. Dźwięki z sama. Nie wszystkie, ale niektóre na pewno. Bum. Tu będę za wolny w ogóle, żeby tam wskoczyć. Nie ma takiej możliwości. Nie uwierzę w to. A jednak! Material emancipation grills will cause any ordinary portal to fizzle. Time portals are not affected. Okay, if a portal closes in the present, it will also close in the future. So think about where and when to pass through them. A czy dasz pytanie wyprowadzić? Może stąd, tu i tu. To by było przerąbane, wiecie? Tylko jakie tutaj mam to zrobić? Spaść z góry i... Nie, no co ja myślę w ogóle? O, rany boskie.
Spróbuję pokminić jeszcze, jakby się nie uda, to po prostu skończymy odcinek i pokminimy w następnym, prawda? Dobra, nowa taktyka. Będzie ciekawie. Dobra, przeleciałem przez niebieski. Siuhu! Okej! Okej! To już jest coś. Nie wiem dokładnie co, ale na pewno wylądowanie tu coś może mi dać. Nie wiem jeszcze co. Ale tak jak mówię, jest to jakiś pomysł, nie? To po coś musi być. Dobra, ostatnia próba. Zrobimy tak. Postawimy portal tutaj. Tak jak wcześniej. Postawimy portal tutaj, tak jak wcześniej. Przelecimy sobie tutaj, włączymy portal na tym. I jak pamiętacie, jak przejdziemy do przyszłości, to te portale nam się nie skasują. Jak przestawimy portale w przeszłości, znaczy no w przyszłości, to nie zepsują się w teraźniejszości. Ma to sens? Mam nadzieję, że to ma jakiś sens. I przydałoby się w ogóle w dwóch miejscach portale, na przykład tutaj jeszcze. Nie wiem, czy mi to coś da, ale hej, można spróbować, nie? No i teraz tak, mam tutaj portal. I teraz pójdziemy portalem tutaj, niebieskim, tak? O, włączymy tutaj i... He's done it! Rozkminił sytuację. Teraz dobrze spaść w ten portal i jesteśmy w domu! Yay! Now that you know all the essentials, how about shooting some time portals of your own? O, dobra, to zrobimy jeszcze to. A przynajmniej spróbujemy i będziemy kończyć. Na 9 będziemy kończyć, ale... Aha! Główka pracuje jednak. Jednak jest dobrze. Coś rozkminiłem sam w tej grze, wow! Niesamowite to było. Rany boskie. Dobra. Zobaczymy, jak nam to pójdzie. Tak, będziemy sami stawiać takie portale. A będą sekcje wyznaczone, czy... Oje, zielone pole siłowe. Ahead of you is the Aperture Science Time Portal Activation Force Field. This field will activate and deactivate your ability to shoot time portals. It will not fizzle your portals or destroy cubes. Mhm. Damn! I to jest miniatura. To jest miniatura. Oh damn. Nieźle. Okej. Czy ja się wyciłem, czy przelazłem dalej, bo już nie mam pojęcia w tym momencie. Wyciłem się, jakim sposobem? Jak ja tego dokonałem w tym momencie? Ej, yo, to jest dziwne. This is weird. Chciałem się dostać tam. Dobra. Great. The following chamber will combine all the elements you have learned so far. Good luck solving your first test while shooting three different portals. Holy shit. Okay. Co mi to otworzy? Okay, no czy musimy się dostać tam, musimy się stąd tam wystrzelić. Okay. Portal czasowy. Cube. A, nie muszę stać portalu, widzicie? Geniusz. Nie pozwolą mi kamerę rozwalić, jestem smutny z tego powodu. Ale tak, taka sama taktyka, nie? Czyli tutaj i tutaj. To mi chyba nie za wiele da. Portal się zniszczy, bo portale się oczywiście nie ruszają. The more you know. Pum. Nie wiem, co, czy ja faktycznie wyskoczę tam. No i teraz jeżeli... Potrzebuję kostki. Okej, czyli potrzebuję zrobić... Potrzebuję tak, potrzebuję ruszyć tam dać tutaj, o. Postawić ten pomarańczowy portal. To już mam gotowe, ale nie o to mi chodzi. Tu muszę postawić niebieski teraz. No mam dwie kostki w tym samym miejscu, okej, czyli potrzebuję niebieski portal. Uuu, nie doleciałem! O, to jest... O, jest w ogóle... Teraz się w ogóle zatrzymałem w miejscu. Pomocy!
że potrzebuję się rozpędzić w ogóle. Przydałoby się rozpędzić. Ale teraz zauważyłem, że potrzebuję tam dwóch kostek kuły. No. Nie, nie mam prawa tam dolecieć. Ciekawe, okej. Okay. Jak ten guzik kliknę, to mi pojawi się nowa kostka w tej. A chwila! No tak, ale nie mam teraz... Oh, my brain! My brain, my brain, my brain, my brain, my brain, my brain, my brain. Okej. Okay. Nie rozumiem. Wiesz, że byłem swoim, że się zaczął tak, o, zacząłem tak tłumaczyć, wszystko wiem. Gówno wiem, właśnie. To jest problem. Teraz jeżeli postawię portal, to sobie na ziemi, da się? Tak, da się. Co jeżeli tu postawię portal, co się wtedy stanie? Jeżeli postawię tu portal czasowy. Let's see! A kostki się rozwalają przez portal czasowy. No tak, bo tu nie jest, chwila, tu nie jest ta kostka. Poczekaj ta. Chodziło mi o to. Zatrzymała się. Okej, okay, ale to jest interesujące w takim razie, bardzo. Tu się mogą niezłe jaja wydarzyć. O shit, nie o to mi chodziło. Wiem, że ja mogłem to zrobić tak czy siak, ale to jest interesujące dla mnie bardzo, co się może wydarzyć teraz. O! O! O, interesujące! Ej, yo, przekwiniłem chyba coś. Gdzie ja chcę? Nie, obojętnie, obojętnie ci ja ten, gdzie ja wejdę. No właśnie, jak tam sobie drugi portal tu obok? Postaw się, kurwa. Come on, czemu tu nie mogę drugiego postawić? Tylko gdzieś tutaj dopiero. Ale lipa. O, mogę, dobra. Zobaczcie to. O Boże. Nie mam pojęcia, co mi to da, ale to jest ciekawe i interesujące. Chyba zaję sobie w teraźniejszości tuż obok siebie. Portale, dobra. Naszą postać widzimy, proszę bardzo, to jest Shell? Nie, chyba ktoś inny niż Shell, nie jestem pewny. Nie, to jest Shell, okej. Okay. Spoko. Watch this shit. Tamta kostka mi się rozwaliła, shit. Nie! Poddaję ci tutaj. Oficjalnie... Oficjalnie Komaja 9 mnie pokonała. Nie mam żadnego pomysłu, jak ją pokonać. Komaja 9 to jest mój limit. Także panie i panowie, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli chcecie zagrać, to oczywiście potrzebujecie Portala 2 na Steamie. Bardzo łatwo Portala 2 dostać. I modyfikację, która jest darmowa na Steamie i nawet nie musicie Portala 2 instalować. Jeżeli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, żeby być na bieżąco, a filmów takich oczywiście pojawi się w przyszłości więcej. Mam przynajmniej taką nadzieję, postaram się, żeby po prostu pojawiało się jak najwięcej. A na razie cóż, trzymajcie się moi znajomi, cześć i zapraszam was na kolejny odcinek na tym kanale. Trzymajcie się, pa pa!